Obejrzyj awanturkę, wychilluj na moment. Mroczek, okej, jest, no bardzo podobne jak te nowe. Gameplayowo to... Gorzej, w sumie gameplayowo, ale ogólnie bardzo podobne. Może fabularnie lepszy. Kingdom Rush? Nie wiem kiedy właśnie. Pewnie za miesiąc dopiero, niestety. A kto z was w połę teraz gra? Ja. Witam Państwa w awanturze o kasę. Sporo. Doskonała wiedza, świetna taktyka nie w ja. Czasie licytacji i jak mentor, co z PC-tem? To są atuty drużyn, które wygrywają nasz program. A oto 12 uczestników naszej gry. Są oni podzieleni na 3 drużyny po 4 graczy. Tak, urocze. Drużyny są tak dobrane, aby poszczególnych członków... Chciałeś grać? Brotherhoodzie trochę ulepszyli walkę, dodali ulubiony system. A, okej, okej. No, no ciekawe jestem, zaraz będziemy grać za mniej więcej godzinę. Do końca dnia już Brotherhoodzik Chillera. Mentor. Może śpi. Wiedzą. Każdy jest mocny z innej dziedziny. Poznajmy naszych dzisiejszych graczy. Niebiescy to rodzina ze Świdnika. Unity. Zagraj sobie w Odyseja. Ej, cała rodzina. Radomir z Radomia. Co? Eo dziadu, myślałem, że po farmie takiej kasy już wakacyjny poślizg będzie jak po Hollow Knight uch. A ile wtedy było przerwy? Nawet nie pamiętam. Już nie pamiętam nawet jak w tamtą grę graliśmy. Dziękuję bardzo. Witam w ogóle, witam Tequila. Specjalista BHP ze Strzelna. Oho, BHP. BHP to oznacza skrót... Bezpieczeństwo hamuje pracę, tak? Dobrze rozszyfrowałem? Drużyny niebieska, zielona i żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie gry. Będą walczyły o wejście do finału. Finał z kolei to pojedynek zwycięskiej drużyny z pierwszego etapu z drużyną mistrzów. Na mistrzów czeka... Klasy. Który odcinek? 76. Arcymistrzowie, no way! Tequila, tylko nie graj w połę. Co ty piszesz? Panowie siema. Ustanowili rekord, jeżeli chodzi o liczbę wygranych finałów. 12 finałów wygraliście do tej pory w awanturze o kasę. Dzisiaj jesteście to dobrze. Po raz 13 w naszym programie. Czas oby cię uratował. Dla was pechowy program. Natomiast stan waszego konta jest imponujący. Jeden ogórek kiszony. Nie patrzę teraz, widzu. 159 402 złote i 5 samochodów osobowych. Gratuluję. Ale to jest popiewczone w dupę, ile oni wygrali. Panowie, spotykamy się razem no mniej więcej od miesiąca i jeżeli chodzi o samochody, to nie tak dawno mieliście zupełnie inne problemy. Jaki pan miał problem, panie Dariuszu, ze swoim samochodem? Znaczy, to był samochód, Jurka samochód. Miał stary samochód, który po prostu nam się w trakcie programu zepsuł i mieliśmy problem z powrotem do domu później. A więc problem był taki, jak wrócić do domu starym, zepsutym samochodem. Właśnie. Teraz, proszę Państwa, nasi mistrzowie mają inny problem. Jak podzielić 5 nowych samochodów na 4 uczestników? Są dwa wyjścia. Albo jeszcze wygrać 3 samochody, wówczas będziemy mieć po 2 samochody, Sigma. Albo 5 samochód spieniężymy i oddamy pieniążki do fiskusa. Ja oczywiście życzę panom jak najwyższej wygranej. Witamy w grze ponownie. Piąty na podatki. Tak więc
nasi mistrzowie zmierzą się z drużyną, która wygra pierwszy etap. Jeżeli mistrzowie wygrają, ty, Fiskus w ogóle, mówi to też jeszcze ktoś, tak? W następnym programie. A jeżeli im się nie kiedyś uda, tak się to zawsze ustąpią mówiło miejsca w swojej loży nowym mistrzom. Oby ten 13 program nie był dla nich pechowy. Rozpoczynamy pierwszy etap gry. O, urząd skarbowy. Niebieska, zielona i żółta otrzymują ode mnie po 5000 zł. Są to pieniądze, które będą służyły Państwu do licytacji. A ja mam przed sobą kogo ale Fiskus, z kategoriami no pytań. Przecież jeszcze jakbyś obejrzał film Skazanie na Shawshank, tam tego słowa używali często, no bo on pomagał w podatkach. Fiskus. No tylko, że tamten film ma 30 lat ponad. Dzięki Szymek za 7 lat. W losowaniu pierwszej drużyny rozpoczną licytację. Ta drużyna, która ją wygra, odpowiada na pytanie. Jeżeli odpowie prawidłowo, otrzyma pieniądze na swoje konto. A jeżeli się pomyli, witam, pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Mam spin. 6 pytań w pierwszym etapie. Radan pokonany. I ta drużyna będzie miała szansę zdemonizować mistrzów, która po 6 pytaniu będzie miała więcej pieniędzy. Losuję pierwszą koszyk kategorię. Na pieniądze. O, ciekawe. 5 lat temu naliczyłeś mi tatę, od tamtego czasu pracuję, żeby to spłacić. Błagam, odpuść nam. Nie. Literatura polska. Co to jest, Paweł? Znaczy Gaweł. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham Państwa. Żółci 300. Żółci 300. Zieloni 400. Zieloni 400. 400 po raz drugi. 500. 4, dam 500 od żółtych. 500. Zieloni 600. Komu kibicujemy z pierwszej tej łapanki? Mam 800, co da więcej? 900 żółci. 900 żółci. Dobra, temu oko ucieka, to żółtym. 1100 proszę. 1000. Zieloni 300. Mam 1200. Żółci ma bank. Mam dwa. O kurde, już! Co ty w dupę robisz, ty? Ty. Ej, jak oni odpadną po tym, to w końcu. W końcu, prawie tak, jak chciałem wcześniej, że ktoś prawie na start krzyknie bank. Można powiedzieć, że to jest to samo. 400 zł, jeżeli nie, będziemy musieli... Niebiescy nawet nie zdążyli wejść. Udzielam upomnienia niebieskim za bierność w licytacji. Następnym razem będzie kara pieniężna. Ale nie... Okej, okay, nienawidzi ich, bo w niebieskich jest BH, powiedz. Pytanie dla żółtych. Który bohater pana Tadeusza był ostatnim w Litwie woźnym trybunału? Stasiu? Nie wiem. Kerwasy? Co to w ogóle znaczy ostatnim woźnym? Co to znaczy? Robak to jedyna postać. Nie no, jeszcze był pan Tadeusz. Czas nie pokazują. Alfito. Od tygodnia. Soplica. Woźnym był, a może tam był odcznikiem, a to samo, co woźnym. Ale co to znaczy, że woźnym? Co to jest za stanowisko w dupę? Zapieprzasz, zmiotło mi sprzątasz? Czyli motor był ostatnim, nie woźnym. On mierba z nim. Czekaj, woźnym? Chodzi o ciecia? Ja pierdzielę, no to ten... Ten, co kluczem nakręcał zegary, jak on się nazywał? Ten stary. To on, nie? Gerwazy, no. Chyba tak, nie jestem pewny, nie pamiętam za bardzo. Ale chyba to on. Soplica i doj. Mi się wydaje, że Gerwazy. Ostatnio, ale... Witam, Wiki, witam. Albo komprotazy, albo co coś innego. Gerwazy, pamiętam, że chyba czymś się takim zajmował, ale ja ledwo to pamiętam. Gerwazy.
Czas minął, proszę odpowiedź. Andrzej, odpowiadam. Do odpowiedzi upoważniam kolegę Stasia. Uważam, że to jest gerwazy. Panie Stanisławie, szkoda, że drużyna panu nie zaufała. Myślał pan inaczej, że? Protazy. Protazy, tak jest. Ja pierdziele, odpadli. Boże, dali wabank za 1400 zł i odpadli w pierwszym pytaniu. Historia pisze się na naszych oczach. Co prawda jest 20-letnia, ale pierwszy raz to widzimy, więc no i luj. Ty, to jest porypane. W końcu się to stało. 74 odcinki. Niestety musimy podziękować drużynie żółtej, która zagrała wabank. Dziękujemy panom bardzo. Ja pierdzie. Boże, no nie no, jakby jeszcze odpadli za duże pieniądze, ale oni ledwo co wyciągnęli. Miejscy mają 4800 zł, zieloni mają 3800 zł, ale uwaga, do puli następnego BHP pytania... BHP był zielony albo żół, albo niebieski. 400 zł. Kto przejmie tę pulę, dowiemy się po przerwie. Matoły, no jak, gerwazy i protazy pomylili, więc to tutaj się prawie nie różni. Close. Protazy, protezy, no. Witamy ponownie, oglądają. Ale Neuronik poszedł, prawda? W pierwszym etapie gry pozostały nam jeszcze dwie drużyny. Prowadzą niebieski. Niepotrzebny Neuron wleciał. Zieloni mają 3800, ale uwaga, w puli do następnego pytania przechodzi aż 6400 zł. Pięć pytań do końca tego etapu. Ale co ty piszesz? Razem los wybrał dla państwa polską muzykę. Cały czas rozrywkową. Przed oczami mam Scyzoryk Radana. Jak się tego pozbyć? Licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Niebiescy 3... Ile? 3900. Niebiescy 3900. Sprzedam. Ale Ez. Super, ale Ez. Pan pierwszy, panie Mariuszu. Gratuluję. Dziękuję. Udało się zablokować zielonych, ale... Jeżeli nie odpowiedzi, ej, zieloni upomnienie. Tylko na koncie 900 zł. Tak jak niebieskim wcześniej. Jak nazywa się zespół, który towarzyszył uczestnikom programu Bar i Bar 2? Szybko. Rabat. Ja nawet nie wiem, co to jest. Podpowiedź, bierz podpowiedź. Prosimy o podpowiedź. To za wszystko. Dedek. Bardzo prosimy. Mogę sprzedać podpowiedź za 900 zł. GG, no. I to będzie oznaczało, że jeżeli nie odpowiecie, odejdziecie z gry. Przypomnę, że w puli jest 10,5 tysiąca. Prosimy. Ja też, fizowaty. Proszę bardzo, za 900 zł sprzedaję podpowiedź. W tym momencie już niebiescy nie mają nic na koncie. Jeżeli im się nie uda odpowiedzieć, do finału wejdzie drużyna zielona. Za free. Ale oni siedzą osłupieni. Oni nawet nie wiedzą, co się dzieje. Za to pytanie. Będą mieli rewelacyjny wynik. Ale zobaczymy. Do nich to nie dociera. The Crackers Band, Kormorany, Leszcze, Bayer Full. Bayer Full. The Crackers Band. Tak jest! Aha. XD. 10,5 tysiąca trafia teraz na konto niebieskich i to jest to, co państwo mają. Zieloni no mają to co, no, już win. A ja mam jeszcze 4 pytania do końca tego etapu. Ciekawe, czy będą doić, czy po 200, czy, nie, po 300 i ten, i chillera. Crackhead, no. Crackhead. Kategoria podpowiedź. O! Kara będzie? Nie, oni zalicytują. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Niebiescy 300. Niebiescy 300. Zieloni 400. Zieloni 400. 400 po raz. Ma 500. Zieloni 600. Jest 600. Słucham dalej. Niebiescy 700. Po co 600? Zieloni. Pas. Sprzedam. Co za debil.
On tego nie mógł kupić. Nie liczymy jako osobnej kategorii. Wciąż nie było jak, że on to kupić. Co on zrobił? Witam Central. No coś było, ale tuż po walce. Stawię jutro walkę całą. Literatura światowa. I rany po radanie. Rozpoczynam licytację. Wyglądasz jak leż dzisiaj? Ja. Zieloni 300. Niebiescy 400. Mam 400. Zieloni 500. Mam 500. Nie. Niebiescy 600. Zieloni 700. 700. Niebiescy 800. Jakoś o 10, 11 pan. Po raz drugi. Zieloni 900. Mam 900 do zielonych. Po raz drugi. Niebiescy i po raz. 300. Mam 300. Sprzedaż. Będziesz oglądał tequila 57 godzin. Ej, bloczek! Nice, fajnie. Pan Mariusz myli się o 100 zł, bo blokuje nie wiem dlaczego, dając 100 zł więcej niż trzeba. Ale widać. Jesteśmy hojni, bo... Magest, tak jest. 4000 zł w puli. Sigma. Jak brzmi nazwisko autora opowiadania Człowiek w futerale? Jeszcze odpowiedź mam. Ty, to kojarzę, to jest ten. Jakiś Rusek, nie? Panie Krzysztofie, poprosimy o podpowiedź. Rusek jakiś? Proszę bardzo. Bogata drużyna. I mamy gest. Ma gest? Przypomnę państwu, że państwo mają podpowiedź, ale chcą kupić, tak? Tak. W porządku. Tą chcemy sobie zachować. Rozumiem, oczywiście. 1700 zł. Imię jakieś, nazwisko Rusek, tak. 900. 1500. Nie, niebieski ogarniam, masz rację. Ale drogo, nie opłaca się. Kupuję. Proszę bardzo. Nie opłacało się, bardzo się nie opłacało. Tomasz Mann, John Despasos, Isabel Allende, Antoni Czechow. Udzielamy odpowiedzi. Dobra, Czechow. Antoni Czechow. Tak jest! Mówiłem, Rusek. Ja nawet jak to nie był Rusek, najbardziej rusko brzmiało iluj. Złotych wędruje na konto niebieskich. Proszę zobaczyć, jak niebiescy myślą perspektywicznie. Woleli kupić sobie podpowiedź, niż wykorzystać tą, co Czech? Mają. A więc widać, że szykują się do rozgromienia. W Czechach zawsze jest na odwrót. Gdyby to był Czech, to by się nazywał Polaków. Zmęczeni sukcesami. Ale wcale nie życzymy im porażki. Liczymy na wspaniałą walkę. Jesteśmy na półmetku. Dobra, patrzę skąd on jest. 9300 zł mają teraz niebiescy, zieloni 200, 3 pytania. Rusek! I co? Mówię, w Czechach jest zawsze na odwrót. Rusek! Do końca tego etapu. Gdyby to był Czech, to by się nazywał Polaków. Nie Czechów. Co ty piszesz? Polska muzyka rozrywkowa. Tak, z kolbą, masz rację, no. Rozpoczynam licytację, pobieram po 200 dopadnie złotych go klątwo. Każdej drużyny. Jakie są państwa propozycje? Niebiescy 300, zieloni 400. Zieloni 400. Niebiescy 500. Zieloni 600. Zieloni 600. Niebiescy 700. Zieloni 800. Jak suchy post. Niebiescy 2000. Mam 2. Stop. Stop. Idealnie. Ej. Pan Mariusz do... Czekaj. Tak, ale oszustwo, bo krzyknął 2000 i dał mu i byś powiedzieć 100, nie? To nie jest trochę fake? Niebiescy 700. Zieloni 800. 800. Po raz drugi. Niebiescy 2000. Mam 2. 100. 100. Widzisz? 2100. Zablokował zielonych tym razem. Nie, nie, nie. To jest fajur, to jest fajur. War. Tak jest, zaczynają oszczędzać. Waruch. I mają doświadczenie. 2900 w puli. Jak brzmi nazwisko wokalistki, która wylansowała piosenkę Dziewczynka z pozytywką Edwarda? Nie wiem, co to znaczy nawet. Nie wiem, co to jest. Odpowiedź mam, najpierw odpowiedź mam. A będziesz wiedziała? Na bok odpowiedź. Panie Krzysztofie, tradycyjnie podpowiedź. Prosimy o podpowiedź, ale tym razem może... Realnie. Może wykorzystamy tą, którą mamy. Swoją, proszę bardzo.
czyli mięknie im rura. Martyna Jakubowicz. Mięknie im rura. Natasza Zylska, Ada Rusowicz. Dobra, Rusowicz, bo znowu ruski jakiś. Rus czy Rus? Rus. Strzelamy na co? Wyliczanka. Róbcie szybko wyliczankę. Tak, tequila. Apeluję. Strzał niestety. Nie orientujemy się za bardzo. I decydujemy się na Nataszę Zylską. Mistrzowie by uznali? Nie wiemy. Nie wiemy, naprawdę. Zieloni? Szczerze powiedziawszy, nie mamy też pojęcia. Martyna Jakubowicz. Aha. 2900 zł przechodzi. Ej, to zieloni mogą jeszcze wygrać? Dwa pytania do jak tam się, jak tam pieniądze stoją? Chyba mogą. Czy nie? Literatura polska. Co ty piszesz? Ale gówniane kategorie w tym pierwszym etapie. Rozpoczynam licytację, ja pierdzielę. A nie, oni mają 1300. Biedaczki. O, oby źle, bo niebiescy nie mają szans w finale. Dla zielonych na przejęcie całej puli 4400 zł, ale jeżeli się pomylą, odejdą z gry i wtedy już będziemy mogli w finale powitać niebieskich i dopiszemy im wtedy całą tę kwotę. Niebiescy spóźnili się, a więc inicjatywę oddali w ręce zielonych. Git, git. Przedstawicielem której z epok literackich jest poeta Jan Kasprowicz? Na pewno? Nie wiem, na pewno. Między... Dwudziestolecie międzywojenna. Ja sobie ją powiedział, że wierszy. Słuchaj, dawaj młoda Polska. Poczekaj, niech pomyśli. To jest tak jak wyspiański. No tak. Renesans. Młoda Polska. Ma imię i nazwisko, to musi być późno. To jest dwudziestolecie międzywojenne, jak nie jest. Chociaż nie, poczekaj, bo to może być w czasach, jak nie było Polski, po prostu. Dobrze, udzielam odpowiedzi. Według nas jest to młoda Polska. Neoromantyzm. Czyli młoda Polska. Czyli młoda Polska. Czaj. Co? 4400 Młoda Polska. Na konto drużyny zielonych. 1890-1918. Ej, to byłem blisko. Tyle właśnie mają. Niebiescy mają 7000. Wszystko wyjaśni się teraz. Losuję ostatnią kategorię w pierwszym etapie. To prawda, Rukaszu. Ci tędzi mają brudacy. O! Historia sztuki. To prawda, Wiki, zgadza się. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Zieloni 300. Zieloni już to zaakceptowałem. Kasator. Kasator. A oni strollowali. Serio, oni mogą odpaść. Pan powiedział 4400, żeby zablokować zielonych, ale po co? Bo gramy... Jak debila. No tak sobie. W takim stylu, jak sobie założyliśmy po prostu, żeby się dobrze bawić. Żeby przegrać. Dobrze się bawić. Przeżyć ten dreszcz emocji, na który nas pan właśnie, pan Krzysztof, zapraszał. No tak, ale panie Mariuszu. Debil. No, wszystko no to już jest dobrze, trolling. Ale po to, żeby wygrać jedyne 300 zł, postawił pan wszystko, prawie wszystko. Wszystko, i bo jeżeli jak źle, to wygrywają zieloni. To nie wyjdziecie do finału. To prawda, tam mają i tak trolują. A prawie w finale już byliście. To chłopa to chyba nie dociera. Błąd, on... przyznaje się. Prawda? No what? Przyznał się. Trzeba było poczekać z licytacją, wyciągnąć pieniądze, już żeby mieć lepszą pozycję. Tyle tak atakował, że nie dało się. Dopiero 4400. Albo już pozwolić tu zagrać zielonym, ale na tyle niewysoko, żebyście jednak wymieli przewagę i jakby nie odpowiedzieli, mielibyście ich pulę.
4700 zł w puli tego pytania. Bo Polak mądry po szkodzie, no, klasyk. Jeżeli niebiescy odpowiedzą, on. Będą mieli 7300 i wejdą do finału. Ale jeżeli odpowiedzą nieprawidłowo, w finale powitamy zielonych. No spieprzyli strasznie. W którym państwie urodził się Marc Chagall? Dobra, ty. Marc. Zobacz, jak on się nazywa. To Włochy. Udzielamy odpowiedzi. Marc Chagall urodził się jeszcze w cesarskiej Rosji. Świetnie! Ja pierdzielę, co? Dokładnie tak, urodził się w Witebsku. Jak on wiedział, nawet się nie konsultował. W Rosji wtedy. Ja pierdzielę, ale oro. Ale mało mają, bardzo. Zielonych państw pokończą grę mając 4100. Dziękuję, gratuluję. Przegrałem z mistrzami na pewno. Natomiast niebieskim bardzo dobrze szło. Troszkę może nie najlepiej licytowali w ostatnim etapie gry. Dlatego mają na koncie 7300 zł. Słabo. Ale to was witamy w finale. Kurde, oni mogli wejść serio z kwotą dużą. Oni od kiedy wygrali tamto pytanie mieli 11k, czy ile nawet? 12? To im stopniało tylko. Dzięki Houdini za 38 lat. Witam. Przez te streamy od rana przegapiam awanturę. Ale nie oglądaliśmy zazwyczaj. Chyba drugi raz oglądamy awanturę podczas porannych streamów. I 15 rano, tak. Wchodzą do gry niebiescy mając na koncie 7300 zł. Panie Cześć, Marysiu, co? Trochę to wygląda, no oczywiście pomylił się pan, prawda? Ale nie żałuję. Dlaczego? Pana myślę nie żałuję, bo przypomniałem sobie, że nasi rywale zieloni pochodzą z Radomia, a to od nas jest tylko o jeden skok przez Wisłę. I w zasadzie cieszę się, że nie odjeżdżają z niczym. Czy będzie pan tak samo pobłażliwy dla naszych mistrzów? Kurde, dzięki Mate za 2 lata. Dzięki. Trudno powiedzieć, zobaczymy bardzo. Jak wyjdzie w grze. Czujemy oczywiście respekt przed mistrzami, bo 12 wygranych Central pojedynków Kebab. Nie będą coraz później. Wiele. Poza tym nie znamy mistrzów. Pewnie za tydzień wrócą normalnie. Znają nasze dobre, złe strony, wiedzą o nas więcej. No ale zobaczymy, my się zdajemy na dobry los i czujemy, że ten los tutaj troszeczkę Łukaszu, w tej grze. Nie mówimy o tym, bo się zorientują. Panie Mariuszu, pomylił się pan w licytacji. No, troszkę pechowo, ale niech pan się nie martwi, dzisiaj jest 13 program mistrzów, także być może też będą mieli pecha. Oho. Panie Mariuszu, wygląda na to, że pan gra sam. Pan pechowa trzynasteczka. Sam pan odpowiada, czyżby pan wziął swoich zawodników, bo taki był wymóg regulaminu? To znaczy, ja ostrzegałem moją drużynę wcześniej, że jestem despotycznym człowiekiem. Ale słusznie. Kapitan Diktatorek. Decyduje i on odpowiada za grę. Skoro się na to zgodzili i wybrali mnie na kapitana, no to nie pozostaje nim nic innego, tylko po prostu zgadzać się z moim zdaniem. Ale myślę, że będę troszeczkę ostrożniejszy w finale. Kto jest kim w rodzinie, proszę powiedzieć? Bo mamy całą rodzinę tutaj. Może zacznę od kobiet. To jest moja bratowa Ewa, żona brata Zbyszka, Kasia i ich córeczka. Pani Kasiu, pani jest co? Taka smutna. Mam nadzieję, że nie ja pani, na pani tak działam. Ile ona ma lat? Nie jestem smutna. To jest skupienie, tak? Tak. To proszę się promiennie do nas uśmiechać. Pani Kasiu? A wy co wy myślicie, że ona grała w komputer w tamtych czasach? Gotika? Jedynkę? Wygląda jakby grała na kompie, nie? Panowie, co możecie powiedzieć o drużynie niebieskich po pierwszym etapie? No widzimy tutaj u niebieskich walki. Simsy grała. Sądzimy, że no będzie pojedynek naprawdę zażarty. Hierosiki. I nie chcemy tutaj być przesądni, że 13 dla nas będzie pechowa. Oczywiście widzowie czekają na mocne, zacięte pojedynki. Zbyt piękna, żeby nie grać w gry. Mając 10 200 zł. Witamy w finale mistrzów również. Jak? Po raz 13 jest w ich karierze.
A ja mam przed sobą koło z kategoriami pytań. Po wylosowaniu pierwszej drużyny przystąpią do licytacji. Ta drużyna, która wygra licytację, odpowiada na pytanie. I jeżeli odpowie prawidłowo, otrzymuje na konto pieniądze za to pytanie. Jeżeli się myli, pieniądze przechodzą do puli następnego pytania. Jest 6 pytań w finale. Losuję pierwszą kategorię. Co tam, myseczko? Och, och. Kategoria Urde. Ciekawostki. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Mistrzowie 300. Niebiescy 400. Niebiescy 400. Wykrzyknik waifu nie działa. Niebiescy odpowiadają jedyne 700 zł. Teraz jest wykrzyknik Fursona. Warto zbierać złotówkę do złotówki w naszym programie. Oto pytanie. Do czego służy ten przedmiot? Kto ma pomysł? Co to w dupę jest? Czy jest w całości, to się nie rozkłada? To się nie rozkłada? Nie. Nie. Rozkłada się. To nie jest do takiej baśnicy? Jełbaśnica, dupę? Tylko 700 zł. Mam przecież się rozkłada. Barmańskie? Tylko to niewiele nam pomaga, że on się rozkłada. Dupy, nie mam pojęcia, co to jest. Do mieszania mymła. Klasik. Ostatnie 10 sekund. Poprosimy, panie Krzysztofie, o a jednak, tak? 700 zł. To jest chyba do kiszenia kichy, nie? Za 200, proszę. No nie będzie. Prosimy. Proszę. Do badań medycznych, do pieczenia rurek, do sadzenia roślin, do wyrobu kabanosów. Co? Ej, Boże, wszystko pasuje. Totalne RNG pytania. Nie mam w dupę pojęcia. Ja bym dał do roślin. Na odpowiedź, że ten oto przedmiot służy do wyrobu kabanosów. Niestety, do pieczenia rurek. 700 zł jak? Do puli następnego pytania, a ja mam jeszcze 5 jak? Pytań do końca finału. To Boże! Tym razem jest historia Polski. Co ty rozpoczynam mówisz? Licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Mistrzowie 300. Mistrzowie 300. Niebiescy 400. Niebiescy 400. Jak owijasz i pieczesz, to byłyby lejki, a nie rurki. Mistrzowie 700. Jest 700. Po raz drugi 700. Po raz trzeci. O! 2000 zł w puli. Panie Mariuszu, na co pan czekał? Nie chciał pan dalej licytować? Bałem się troszeczkę ryzyka. Rozumiem. Oto pytanie odpowiadają mistrzowie. Nie ogarnia typ. Przypomnę kategorię historia Polski. Niezły w tych pytaniach był. Za panowania którego władcy odbył się słynny Sejm Niemy. Yes. Typa, nie wiem. Jakiś daleki. Poniatowski? No może, nie wiem. Mod pasowałby niby to, ale to chyba nie. Wtedy to już było po ptokach. Zapanowania króla Sasa? Nie wiem, no nie mam pojęcia. Słyszałem o tym, ale nie wiem. Mężczyński gdzieś też się plątał w tych czasach. Ale... Wiesz co, chyba taką tego Augusta. Król Sus. No, August II Mocy, to jest ten, co podkowę łamał.
Jeżeli tak, wydaje nam się, to się go bali, dlatego był niemy. Co by powiedzieli na to niebiescy? Myślimy, że ten Sejm, słynny zresztą, odbył się za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Pan Bartłomiej na ogół sugeruje większość dobrych odpowiedzi. Tak się stało i tym razem. Czyli dlatego był niemy, zapamiętaj. Ten chłop był strongmanem swoich czasów. Był mega silny. To jest znane do dziś. Bali się go, że dostaną w morda. Niebiescy mają 6100 zł, ale nie wiadomo jeszcze cały czas. Niebiescy mają szansę na wygranie finału. Czy tak się stanie, dowiemy się po reklamie. Ktoś się odezwał, to mu takiego gonga zapieprzył, że Dedek na miejscu był. Był taki mocny, że unikał scyzoryka, no. On wyrywał broń Radanowi. Był taki mocny. Nawet się go szlachta bała. Czekaj, co? Ale co? To jest coś innego. Oni mieli takie lejki, a to są rurki. Skam. Syzyf. 100, ale są jeszcze 4 kategorie do końca gry. Wydaje mi się, że ktoś oszukał w awanturze. Niemcy, proszę pana, Niemcy. Polskie seriale. Pasujemy. Rozpoczynam licytację. Najgorsza kategoria. 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Mistrzowie czysta. Mistrzowie czysta. Przez 20 lat się produkcja zmieniła. Po raz drugi, po raz trzeci. Przedane. Pan Dariusz dał znak ręką, że w ogóle nie zamierza dalej licytować. 800. Przecież do pierników IRL dodaje się mymło i nikt nie narzeka. Spójrzcie, żeby były bardziej kruche. Co to za wory? Ktoś tu mówił o moich worach? Nie otwierać, bo tam są czary. Święty Mikołaj? Wąski. Wąski. Co było w worku Dziadka Mroza w serialu Świat według kiepskich? Wracam do tego. Ale jakie? Nie mam pojęcia. Mimo. Jak komuna? Co wy piszecie? Jak komuna? Muszę to zobaczyć, zaraz pokażę. Taka śnieżynka. Tak mi się skojarzyło. Odpowiedź. Panie Krzysztofie, prosimy o podpowiedź. Chcielibyśmy kupić podpowiedź. Wszystko przepalą na tę podpowiedź. Za 100 zł. Prosimy bardzo. Kupujemy. Proszę. Za darmo, mógł się targować. Za darmo. Podarki, podatki. Jest komuna. Komuna, zaklęcia. Za to w dupę jest. Komuna była w worku Mikołaja? Na komunę daję, bo widzowie pisali, ale ja bym tego nie dał, jakbym nie wiedział od widza. Tak, sugerowaliśmy też taką sobie odpowiedź. Najprostszą zresztą, tak nam się wydaje, że to były podarki. To rzeczywiście najprostsza odpowiedź, czy prawdziwa? Zobaczmy na ekran. Ty serio, gdzie komunek? Czy wy chociaż wiecie, co ja w tych workach miałem? Zomo! Zomo! Zomo mnie goni w formalnie za takimi pałami i w takich czapkach. No to się zaczęło. Psiomać! Ale co się zaczęło? Komuna wróciła. Komuna mnie z worka uciekła. Czyli to on obalił komunę. Święty Mikołaj. Są takie pytania z haczykiem, prawda? I stąd taka niepewność była troszeczkę. Komunę miał. Miał komunę. Zresztą dziadek Mróz. 800 zł
przechodzi do puli następnego pytania. Trzy pytania do końca gry. Bohater, no. Święty Mikołaj to jednak jest bohater. Teraz nie masz do czego się przyczepić. A pokaż. I to są rurki. To są rogi. Sztuka kulinarna. Diabła. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham panów. Miszowie 300. Miszowie 300. I tam stoi siorek. Niebiescy dedek. Pokazał, że gdzie jest czarna skrzynka? Niebieskim 1500. Nie patrzy, nie. Spójrzmy na nie teraz. Jak nazywa się ten owoc morza? Homar, no. Udzielamy odpowiedzi. Jak nie homar, to nie wiem. Żadnych niepewności, to jest homar. Tak jest, homar. 1500 zł teraz zarobili niebiescy, mają 6600, a mistrzowie no musi być czarno aż 4000 więcej. Losuję kolejną kategorię, homar. Dwie do końca. Obelix, a nie homar. Oko. Jeden na jednego. Proszę, aby niebiescy wyznaczyli swojego przedstawiciela do tego pojedynku. Panie Krzysztofie, w tej kategorii odpowie w naszym imieniu Ewa. Proszę bardzo, panie Ewo, zapraszam do stolika. Ewa, okej. Lekki jak piórko, Jurko. Prosimy, panie Jerzy. Co jest dziupa? Juras. Z konta każdej drużyny po 500 zł. Zacznijmy od wyboru kategorii, a więc mamy 1000 w puli. Jak ptaku do odpowiedzi. Panie Ewo, której kategorii pani nie lubi? Chemię, proszę. Nie będzie chemii. Panie Jerzy? Przysłowia. Nie będzie przysłów. Proszę usunąć wędkarstwo. Historię sztuki. Skreślamy historię sztuki. Panie Jerzy? Wędkarstwo. Dobrze, Jerzy mój człowiek. Historia Polski. Proszę bardzo, skreślamy historię Polski. I ostatnia decyzja, panie Jerzy? Film światowy. Skreślamy film światowy, a więc będzie... Dobra, lecimy geografia. Skupienia. Kto z państwa wie, naciśnie przycisk i odpowiada. Jeżeli odpowie prawidłowo, wraca do swoich, a na konto drużyny trafia 1000 zł. Jeżeli się pomyli, wtedy usiądzie na ławce. Jak Madagaskar. Oto pytanie. Do którego morza uchodzi rzeka... Yeah. Ty, co on ma teraz powiedzieć? Trafi? Panie Jerzy, nerwy wypuściły, tak? Tak. Może i tak. Ale proszę, taki doświadczony zawodnik. Dwa razy się spóźniłem. 13 program. Ty, jak on trafi. I nie wytrzymał do końca pytania. Oczywiście czasami uczestnicy naciskają zanim przeczytam pytanie, ale wtedy, kiedy już wiedzą, o co będzie chodziło. I chcą być ale wyczekał, Ibis. Ja tylko przeczytałem, tak zbejtował. Uchodzi i teraz musi pan sam wpaść na to, która to rzeka i do którego morza. Starczy on myśli. Po prostu mogę wymyśleć. No będę strzelał Morze Śródziemne. A może pani Ewa zgadnie? Nie mam pojęcia. Pytanie brzmi tak. Do którego morza uchodzi rzeka Niemen? Mistrzu? Do Bałtyckiego. No słusznie, ale za wcześnie pan nacisnął przycisk. Nie usłyszał pan pytania do końca, tak więc... Poniosłem. Tak, pani Ewa wraca do swoich, a mistrz musi usiąść na ławce rezerwowej. 1000 zł przechodzi do puli następnego pytania. A co, miał szansę trafić, miał. Ktoś tam nawet powiedział do Bałtyku w czasie tego. Ja tylko przeczytałem, o co będzie na czynności. Ktoś powiedział.
zwierzę. Słyszałeś? To chyba od mistrzów ktoś. Ale kurde, czemu nie ono akurat? Tylko ktoś inny. Chyba kapitan, no kapitan se tak powiedział i luj. Szkoda. I uwaga, przed nami ostatnie pytanie w finale. Losuję. Historia sztuki. Kurwa, gówniane te kategorie. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł. Powaga teraz. A, już wygrali. Mistrzowie 300. Mistrzowie 300. Niebiescy 500. Niebiescy 500. Czarnej skrzynki nie ma. To aż dziwna. Jest 700. Po raz drugi. 800. Jest 800 od mistrzów. Niebiescy 900. Mam 900. Dzięki Belkejowi za 26 lat. Witam. Historię sztuki. Sukces, bo za trzecim razem przycisnął przycisk. To już jest prosty. Spójrzmy na ekran. To prawda, Łukaszu, skam. Ej! Jak nazywa się autor tego obrazu? Co to w ogóle jest na tym obrazie? Czekajcie. Co to jest? Jak nazywa się autor tego obrazu? Niebiescy odpowiadają. Ten autor to Adolf Hitler? Gustav Klimt. Świetnie! Jak oczywiście w dupę? Nawet nie wiem, kto to jest. Tak więc 2700 zł trafia na konto drużyny niebieskich. Niebieskim. Kurde, dobry jest ten typ z niebieskich, ale licytację miał tragiczną, nie? 300 zł. Najpierw poproszę, żeby pan Jerzy wrócił do swoich. Panie Jerzy, proszę wrócić. Natomiast wielkie brawa dla niebieskich za świetną grę, dobre odpowiedzi, no w sumie dobre licytacje oprócz jednego. Co ty gadasz, Łukasz, serio? Państwo kończą grę mając na koncie 7900 zł. Dziękuję i gratuluję. Dobra, no koniec, nie ma czornej. A jak się okazało, 13 program nie był pechowy dla naszych mistrzów, poszło im świetnie. Tylko dzisiaj wygrali 9300 zł. Ale to niebiescy odpowiedzieli, nie mistrzowie. W sumie we wszystkich waszych... No, Amy, pewnie to. Next, nie. Jeden ogórek kiszący. Asiasin. 68702 zł i 5 samochodów. Kurde, dużo, bardzo. Mocni są, naprawdę mocny team. Ja pierdzielę. Naprawdę mocny team. Słyszę strzek. Słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek. Słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek. Słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę